pana profesora Wolniewicza, nestora polskiej filozofii, który sam siebie określa mianem filozofa prawoskrętnego i przedstawi nam krótką wypowiedź na temat przyszłości Polski i tego, co trzeba zrobić, żeby ta przyszłość była właściwa. Zapraszamy pana profesora. Jedno pytanie. Pytanie to brzmi, czego my chcemy? Czego chcemy? My, prawa strona polskiej sceny politycznej. Chcemy paru dóbr politycznych, pięciu. O socjalnych, jak zasiłek dla bezrobotnych, tu nie mówimy. Te socjalne są ogromnie ważne, ale wtórne, od tych politycznych zależne. Dobra socjalne dotyczą warunków życia codziennego. Dobra polityczne dotyczą stosunków władzy w państwie. A więc po pierwsze, chcemy Polski, to znaczy Polski niepodległej. Nie tej kolonii obcego kapitału, jako jest obecnie, zarządzanej przez kompradorskie gangi z nami w roli białych murzynów. Drugie, chcemy państwa, to znaczy państwa silnego, lecz ograniczonego. Wytyczenie państwu granic jest jednak trudne już nawet w teorii, a wielce sporne nawet tu wśród nas, myślących prawoskrętnie. Państwa nie da się dziś ograniczyć, jak to się zaraz okaże na sprawie wolnego rynku, do jego funkcji klasycznych. A tymi są obronność na zewnątrz, ład publiczny na wewnątrz, rzetelne sądownictwo i stabilna waluta. Dziś to już nie wystarczy. Po trzecie, chcemy pełnej wolności słowa, to znaczy bez ograniczania jej podstępnymi klauzulami, takimi jak na przykład kryminalizacja tak zwanej mowy nienawiści. Wolne słowo. Słowo ma być obyczajne, ale nic ponadto. Po czwarte, chcemy poszanowania polskiej kultury i jej tysiącletniej tradycji. Tradycji dziś zuchwale deptanej przez zastępy tęczowej międzynarodówki. I wreszcie po piąte. Żądamy szacunku dla świętej wiary chrześcijańskiej.
zwycięstw. Z tej naszej wiary wyrosła wielka cywilizacja Zachodu i mają nadal za swój duchowy trzon. Cywilizacja nasza jest w swoim normotypie chrześcijańska, nie inna. Odrzucamy fałsz urojonej tradycji judeochrześcijańskiej. Takiej tradycji nie było. Zmyślono ją na poczekaniu 30 lat temu. Judaizm to Talmud. A Talmud na naszą cywilizację wpływu nie wywarł żadnego. Był w niej ciałem obcym. Wspólnota jego wyznawców trwała przez tysiąclecia obok naszej, osobno, choć na tym samym terytorium. Podziwiamy niezłomność tego wytrwania. Ale nie godzimy się na dorabianie sobie przez nich cudzym kosztem sztucznej glorii. Judeochrześcijaństwo to chytry chwyt propagandowy. Lewactwo goni we wszystkie pięć naszych dóbr. By na zniwelowanym po nich miejscu postawić swoją nową wieżę Babel. Ustrój totalnego humanizmu, czy jak sami mówią, humanizmu globalnego. To taka nowa nazwa komuny. Z tą czwartą, tęczową międzynarodówką współdziałają od lat nasze władze państwowe z premierem i prezydentem na czele lub co nawet wprost ekspozytorą. Świeżym przykładem jest nikczemny wyrok Sądu Najwyższego Polski skazujący znanego profesora Wszechnicy Jagiellońskiej na przepraszanie dwurozwydrzonych młokosów za to, że skarcił okazany przez nich brak szacunku dla szkoły i dla krzyża. Nasz cel polityczny rysuje się więc wyraźnie. Polska niepodległa, państwo silne, słowo wolne, odrębność narodowa zachowana, chrześcijaństwo we czci. Jest natomiast kwestią dyskusji, jakimi drogami do tego pięciorakiego celu najlepiej dążyć. Dwie co najmniej sprawy są tu silnie sporne wśród nas. Pierwsza to nasz stosunek do demokracji. Druga to nasz stosunek do wolnego rynku. Tutaj mogę zaznaczyć jedynie swoje własne zdanie. Demokracji trzeba bronić i pracować nad jej naprawianiem i ulepszaniem.
Nic łatwiejszego niż wytykać jej słabości i wady. Krytycy nie potrafią jednak wskazać nic lepszego, bo alternatywy są tylko dwie. Jedno jest despocja, drugą jest anarchia. Tyle wiadomo od czasów Peryklesa. Demokracja to ustrój ludzi wolnych. Jedyny, jaki ludzkość wydała. Oba pozostałe niosą ze sobą zniewolenie. W despocji jesteśmy na łasce despoty i jego podręcznych. W anarchii jesteśmy na łasce tłumu i jego doraźnych prowodyrów, a poza tym każdego, kto od nas silniejszy. Drwić z demokracji to błąd. A jak patrzysz na wolny rynek? Niektórzy widzą w nim najlepszy mechanizm społecznej samoregulacji. Ale jest on też polem gry na kapitał. A kapitał zna tylko jedną wartość – zysk, jego maksymalizację. Dla tej wartości zniszczy każdą inną – moralną, estetyczną, rodzinną i narodową, bez wyjątku wszystkie. Kapitał to siła twórcza, ale przez swoje pozarynkowe niszczycielskie skutki, wymagająca okiełznań spoza rynku. Jedyną siłą zdolną powściągnąć dziś kapitał jest państwo ze swoim aparatem przymusu. Aparat ten jednakże też zna tylko jedną wartość, dla której zniszczy każdą inną. Tą wartością jest władza, monopolizacja władzy. My chcemy państwa ograniczonego. Tymczasem jedyna siła zdolna takie ograniczenie na państwie wymusić, to właśnie kapitał. Państwo i kapitał muszą więc trzymać się wzajem w szachu. A to oznacza ingerencję państwa w rynek. Rynek od takiej ingerencji państwowej wolny to dziś moim zdaniem utopia. Uznaję sporność tych moich poglądów. Powinna jednak przesłaniać nam naszej zgody na pięcioraki cel ogólny. Dążenie do pełnej zgodności poglądów to cecha politycznego sekciarstwa. My budujmy szeroki front. Front ludzi dobrej woli i trzeźwego sądu. Są bowiem tacy po obu stronach politycznego spektrum. Po prawej i po lewej. Na nich stawiajmy. Szanowni Państwo, profesor Wojewódzki.